Polskie Radio Białystok. Dzisiaj mamy 4 grudnia, więc Święto Górników, także jako trener tutaj w imieniu drużyny dedykuję to zwycięstwo górnikom, pracownikom naszej kopalni w Bogdance. No bo to dzisiaj to święto, także im to zwycięstwo dedykujemy. No takie słowa spadły dzisiaj w szatnie, właśnie Maciej Gostomski jako kapitan przed wyjściem właśnie też odniósł się do pozostałych piłkarzy w tej kwestii, także udźwignęliśmy ten ciężar i tak mówiłem, dedykujemy to zwycięstwo górnikom. Jeżeli chodzi o mecz, no to bardzo jesteśmy zadowoleni, że zdobyliśmy 3 punkty dzisiaj. Oczywiście jest to w jakimś stopniu niespodzianka, ale no my jesteśmy w trudnej sytuacji w tabeli, ale też na co dzień pracujemy tutaj wewnątrz naszego klubu, w naszej drużynie. Tak powiem, no nie poddajemy się, staramy się szukać rozwiązań. Tak jak przegraliśmy ostatnie spotkanie z Górnikiem Żabrze, mówiłem zawodnikom, że no wiem, że jest ciężko, ale no taka jest rola mężczyzny, że trzeba wstać następnego dnia i o czym myśleć, o tym, żeby się podnieść, żeby następny mecz wygrać. Takim meczem dla nas był mecz z Koroną w Pucharze Polski, gdzie założyliśmy sobie nie tyle poszukanie awansu, ale też po tej porażce z Górnikiem szukaliśmy takiego rozwiązania na te najbliższe spotkania, bo też wiemy o tym, że nasza kadra była formowana w trakcie rundy. Sporo zawodników, tak jak Jason Okilo czy Alex Serrano, oni doszli do nas, ale oni też byli bez treningu, bo oni musieli nadrabiać zaległości. I w jakim stopniu no, szukamy takiego rozwiązania. Graliśmy 4-2-3-1, na Koronie takie ustawienie 3-4-1-2 i dzisiaj takie ustawienie zaprezentowaliśmy. Znaleźliśmy ustawienie taktyczne, chcieliśmy właśnie kontynuować to, co dobrego się wydarzyło na Koronie 3 dni temu i dzisiaj mamy efekt w postaci 3 punktów. Wydaje mi się, że w ten mecz weszliśmy dosyć odważnie, szczególnie już pierwsza minuta pokazała, że zdobyliśmy bramkę. Oczywiście emocje były związane z VAR-em, ale było na korzyść naszą. Wiadomo, że Jagiellonia próbowała kolejne minuty, ale wydaje mi się, że gdzieś tak po 15 minutach, gdzie bardziej graliśmy naszej połowie, otrząsnęliśmy się i wydaje mi się, że był i wysoki pressing i utrzymanie się przy piłce, także bardziej dążenie mojego zespołu do drugiej bramki. Jeżeli miałbym powiedzieć, no to byliśmy my bliżsi bramki na 3-0, bo był słupek niż Jagiellonia mogła kontakt z nami złapać. Zdawaliśmy sobie sprawę w przerwie, że Jagiellonia na pewno zrobi zmiany, że ruszy, że będzie chciała nas mocno zamknąć na naszej połowie i tutaj mieliśmy troszkę szczęścia na samym początku, w 4 czy 5 minucie pierwszej połowy. No, VAR nas trochę uratował, ale z tego co słyszałem, ewidentny spalony, także po to jest VAR, żeby takie sytuacje wyłapywać. No, wydaje mi się, że no, Jagiellonia na pewno miała po przerwie bardziej optyczną przewagę w posiadaniu piłki, ale też mi się wydaje, że też to nie był dzień tej drużyny. Wydaje mi się też, że to przede wszystkim nasza taktyka spowodowała, że trzymaliśmy się zwarcie całym zespołem w defensywie i mamy te 3 punkty, myślimy teraz o kolejnym meczu. Wiem, że sytuacja nadal w tabeli jest trudna, ale no, tak jak życie pokazywało trenerskie mi wcześniej w różnych sytuacjach, wszystko jest jeszcze możliwe. Dziękuję bardzo, zapraszam do zadawania pytań. Dzień dobry, Andrzej Jakubowski, Jagiellonia Net. Ja mam takie pytanie, panie trenerze, czy Jagiellonia jest najłatwiejszą drużyną z punktu widzenia pana, z jaką przyszło grać Górnikowi w tej rundzie? No tak nie oceniam Jagiellonii, że to jest drużyna, która jest łatwa do ogrania. Zdawaliśmy sprawę, że tu będzie bardzo ciężko, choćby z takiej perspektywy, w jakiej my się znajdujemy, jak jesteśmy postrzegani. Właśnie nie jest łatwo prowadzić właśnie moją drużynę. Często właśnie zawodnikom mówiłem, żeby korzystać i czuć tą energię, którą mamy tam w środku w szatni, którą na co dzień tam pracujemy. A tutaj ciężko mi się też odnieść bo aż tak daleko Jagiellonii nie śledziłem w tym sezonie, powiedzmy, jeżeli chodzi o jej poczynania. Z mojej perspektywy łatwych meczów w tej klasie z naszej strony, jak gdyby przeciwko komuś, no tak nie odczuwam, że tak jest. A może miałby pan kilka słów tutaj tak trochę z pana pracy z piłkarzami do powiedzenia, tak jest. Urywek tajemnicy, co pan mówi, żeby zawodnicy dali z siebie wszystko, a nawet 110%, kiedy nie idzie właśnie w takich sytuacjach, jak aktualnie Górnik na boisku? Pan, w tej chwili to już nie chodzi też o słowa, tylko my usilnie pracujemy, naprawdę się tej sytuacji nie poddajemy. Tak sobie mówimy, że nic nie mamy zagwarantowane, ale też zawodnikom mawiam to, że
nie musimy się ponaglać, tylko w tej sytuacji, dopóki matematyka będzie nam pozwalała grać i myśleć o tym, że jesteśmy w stanie się poprzez matematykę utrzymać, będziemy, nie wiem, wychodzić na mecz, a wrócimy w przerwie, będziemy przegrywać, to nie ma zwieszania głowy, jesteśmy mężczyznami, jest druga połowa i my się właśnie do takich walorów odnosimy, że po prostu w trudnej sytuacji musimy wstać. Nawet no, w takiej sytuacji, jak się nie chce wstać, to trzeba wstać. Nie chce się zrobić pierwszego kroku, to robimy pierwszy krok. Nie chce się pracować, to pracujemy i staramy się właśnie tak do tego podchodzić. I takie zwycięstwo na pewno nas buduje w kontekście tego, jak myślimy. Dziękuję.